Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z strony Czeko. Dzisiaj zagramy sobie kolejny mecz dnia. Mecz dnia polega na tym, czemu mi się maksują skille automatycznie. Mecz dnia polega na tym, że w ogóle mecz dnia nazywa się Air Ride. Gramy na Siege'u. Polega on na tym, że mamy 40% cooldown reduction. Możemy maksymalnie uzyskać 80. Czyli możemy sobie go zbudować ile chcemy, tak naprawdę. Dobra, obroniła pola. Jak widzicie, mam dwójkę co chwilę dosłownie. Freja już wbija ulta, niedobrze. O, damn. Kapa trochę. Dobra, mam ulta. I gramy postaciami Thanatos, Freya, Apollo, Rama i Thor. Tylko Thora jeszcze nikt nie, tylko Thora nikt nie wybrał w tym meczu. Takie są dostępne. Selekcja pików all pick, czyli możemy piknąć sobie wszystkich. Nie ma takiego czegoś, że jak ktoś piknie jednego, to nie można jakiegoś innego wziąć. Znaczy, że jak... Damn it. Jak ktoś jakiegoś... Ja na przykład piknę Freję, to już nikt Frey nie może wziąć, nie? Lel! Dziwne. To było. Jak widzicie, ludzie, nagrywam OBS-em teraz. Mam tu podgląd taki. To jest... Dobrze. Czeko mama przyszła. Witam. Dobra. Dzięki. Zamknij drzwi. Tak. Dobra. Nie wiem, co się to stało. Nienawidzę Siege, bo Siege zawsze przegrywam. W teamie mamy tak. Apolla, ja jestem z nim na linii. Ramę i jeszcze jedną Freję. Ten Rama i ten Apollo to są ruski. Bo można poznać po ich nikach i po tym, że piszą już cyrylicą po ten na czacie. Damn. Chyba to przegramy. Ale cóż. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. I tak teraz sobie ten testuję tego nowego OBS-a. Znaczy OBS-a. Testuję sobie OBS-a ogólnie, bo chcę. Damn it. Chciałem sprawdzić, jak się będzie nagrywać, bo teraz można nagrywać. Fuck my life. Nie mogę się spokojnie spowiedzieć. Cały czas coś się dzieje. Ja wiedziałem, że to się tak skończy. Dawaj, Apollo, ciś. Mana mu się skończyła. Dobra, padaj od. Od towera mogłeś paść. No dobra. Lulsy, to się źle skończy. To się źle skończy. Dawaj, first blood dla teamu, nice. Im się już Siege zespawnił. O, cholera jasna. To będzie ciężki mecz. Także ten, nagrywam tym OBS-em. Ponieważ chciałem sprawdzić jakość, jaką się nagrywa, czy jest lepsza niż kiedyś, sprzed czasu, jak nagrywałem sprzed roku jeszcze materiały, sprzed 2 lat tak właściwie. Oh fuck my life. Get the fuck out of my tower, man. Żol. Zbejtował mnie ulta. Nie mam many, żal. W takiej sytuacji musiał many zabraknąć, tak? Wow. That's too bad.
Sorry, man. No, mana na życie. Cofam. You got damage item. Także tutaj zerkam sobie na drugi monitor, patrzę. Całkiem ładnie to wygląda z tego co widzę. 60 FPS-ów HD. Czyli taka zwykła rozdzielczość, w której każdy nagrywa. 60 FPS-ów, ponieważ YouTube teraz przetwarza w 60 FPS-ach. Także myślę, że będzie ok. Dammit. Dawaj prytkę! Nice. Zabiłem coś ich wreszcie. Dokładnie, game over. Dla mnie. Game over! Bierzemy budki na cooldowny oczywiście, ale te Thanatosy cisną. My nie mamy żadnego Thanatosa. Ja pierdzielę. Fire Giant? Tak, Fire Giant. Lel. Co, właśnie kończę śniadanie? Nie rozumiem tu ich tego języka. Mi się skille nie kończą, lul, z tymi budkami na cooldowny. Wiecie co? Mogę napieprzać skillami non-stop. Znowu, jadymy. Dammit, nie trafiłem jedną. Nice one, jadymy, jadymy, jadymy. Kierujemy. Elegancja, Francja. Ma ktoś hoga? Nie ma hoga. Demonic grip, bierzemy, jadymy. Zabijali ich tam teraz, Thanatosy. Myślę, że jak zbuduję sekapkę Lifesteala, to będę w stanie zrobić tego. Środek na sam, na lajcie. I dam Regix. Blue wziąłem tylko po to, żeby mieć większy cooldown reduction. Tylko i wyłącznie po to. Przepraszam, na emocji. No weź se to. Ja mam tego. Lol, ten build Apolla, Lelsy. Meczuje mnie Kajsik, nie wiadomo Kaj. Fuck my life. Tak to jest walczyć z Freją, która nie ma cooldownów na skillach prawie. No tak właściwie nie mam kulam na skillach, bo używam ich cały czas. Mam cały czas je odpalone. A no tak, muszę defować, no przecież. Okej. Okay. Okej, okay, nie odefnę. Damn. Damn. To żem zjebał teraz. Lel! Kurde, dwa juggernauty? Dobrze, dobrze.
Dobrze, mamy killa na Juggernaucie. Elegancko. Ten Apollo mnie zultował. Cwaniak. Ja sprinta biorę dwójkę. Będę miał immun na slowy. Na przykład na Freya. I'm good. O, Ramarino! Ciurle ich! O, jakbyś trafił jeszcze coś. Dobra, żem damage'a chyba dość zrobił, żebyś... Nieważne! Muszę więcej lifesteala, żeby na przykład solować ich tutaj, bo jak widać nie wyszło mi teraz. Miał więcej trochę lifesteala. Czy ja chcę... Co ja na nich chcę? Co by się tu przydało? Poli nie. To teraz zbuduję. A potem coś pod nich, nie? Myślę... Kronosa? Nie, nie biorę Kronosa już. A jakbym... Jakbym wziął Kronosa, jestem ciekawy, czy mógłbym sobie dwa razy odpalić jedynkę. Sprawdźmy! Trzeba sprawdzić. Wezmę teraz Chronos Pendant, a potem wezmę Roda, bo oni nie budują żadnej protekcji. Go nie widzę potrzeby w budowaniu penetracji. Jeszcze dodatkowej. Nie robi środek. Cześć, synu. No, spokojnie, już idzie nowy. Cześć, Freya. Spóźniłaś się kapkę. Co to kurwa było? Co to było? Czy ta Freya ich podrzuciła? Czy ich nie mogłem zabić z ulta? No chyba tak. O Boże, ta Freya właśnie nas skończyła. Oh my god, ta Freya właśnie nam przegrała grę chyba. O, tak, ta Freya. Ladies and gentlemen. Jak przegrać Jousta? Jak przegrać Siege'a? Kurwa, defenduj. Władek! O Boże. What? Obawiam się, że mogę mieć problemy z wykierowaniem tego. Jak to tak dalej będzie wyglądać, jak ja będę próbował zabijać z ulta, a tam ich podrzuci. To będzie ciężko na pewno. No zobaczymy, jak to będzie. Kombaki istnieją. Siege Juggernaut has been destroyed. His Starfleet!
Ja dymię. Ja mu nie mam many, musi co. Fuck my life, nie mam gisa. Dobra. Rodzik teraz. Sorry. Oh, come on, man. A minionki właśnie gra skończą, tak? Wow, ja zostanę i będę defował na B teraz. Na polu teraz to może nawet skończyć. Bez problemu. No dobrze, wszyscy stoją. Zdają sobie z tego sprawę. No, tylko Apollo idzie. Burak. No właśnie. No, ta Freya to był troll na pewno. To, że ona ich podrzuciła jak ja ich ten. Jak ja ich ultowałem. Ja im tam z dwóch zultował, zabił. A ta Freya mi ich podrzuciła i nie mogłem ich zabić wtedy. Tak to widziałem chyba. Tak mi się zdaje, że to była jedna ta przyczyna, dlaczego ja ich tam nie zabiłem. Bo ja ewidentnie do nich strzelałem, trafiałem w nich, a oni nie dostawali damage'u. Dlatego myślę, że tak to mniej więcej wyglądało. O, ewidentnie zrobiłem więcej damage'a niż wszyscy razem wzięci mojego teamu. No, także co zrobisz, nie zrobisz? Ankery, bro, trzymajcie się, hoplej!